Cześć! Dzisiaj o zbliżającym się powoli turnieju WTA Finals w kobiecym tenisie i o ostatnich występach polskich tenisistów. Zapraszam na najnowszy odcinek programu tenisowego. Kilka słów na początek, czym jest turniej WTA Finals, czyli to jest impreza kończąca sezon w kobiecym tenisie dla 8 najlepszych singlistek i najlepszych par deblowych, jeśli chodzi o tenisistki. Panie kwalifikują się na podstawie rankingu WTA Race, który obejmuje wyniki tylko z tego sezonu, no bo turniej mistrzyń powtarzany jest co roku, no i właśnie obejmuje jedynie zawodniczki najlepsze w danym roku. W tym sezonie turniej ten kończący rozgrywki zostanie rozegrany w Cancun w Meksyku. Niestety, bo jak wiemy, no to jest wariactwo, jeśli chodzi o loty, jeśli chodzi o to, że teraz tenisistki grają w Chinach, Iga akurat odpoczywa, ale tenisistki niektóre rywalizują w Chinach, część grała wcześniej w Meksyku, w Guadalajarze, więc kompletne szaleństwo, ale o tym już kilka razy mówiłem na moim kanale. Turniej odbędzie się pierwszy raz właśnie w Cancun, w przyszłości być może zawita do Arabii Saudyjskiej, ale to są na razie nadal spekulacje. Skupmy się na tym, co się odbędzie właśnie w najbliższym czasie. Impreza rusza 29 października i potrwa do 5 listopada, czyli od niedzieli do niedzieli. Format specjalny, bo jak wiecie pewnie w turniejach kobiecych czy męskich generalnie rywalizuje się tak, że mamy drabinkę podzieloną, tych tenisistek jest zwykle 32, 64, może 128 jak w Wielkim Szlemie. Tutaj jest inaczej. 8 zawodniczek podzielonych na dwie grupy, po 4 dziewczyny, no i w grupie oczywiście każda gra z każdą. Potem z tych grup wyjdą po 2 zawodniczki, stworzą pary półfinałowe i na koniec finał, wielki finał, ostatni mecz, jeśli chodzi o rywalizację singlową, no i także w deblu, bo podobnie jest w parach deblowych, tutaj też podział na 2 grupy. Teraz opowiem kilka słów o każdej z 8 tenisistek, które niebawem wystąpią właśnie w Cancun, ale z zastrzeżeniem, że będzie jeszcze dodatkowy odcinek w momencie, gdy będziemy znali już podział na grupy. Czyli będziemy wiedzieli, z kim Iga Świątek zmierzy się w swojej grupie, a jaki jest skład drugiej z grup. Zacznijmy od tego, że do turnieju WTA Finals 2023 w grze pojedynczej zakwalifikowały się Aryna Sabalenka, Iga Świątek, Coco Gauff, Jelena Rybakina, Jessica Pegula, Ons Jabeur, Markéta Wondruszowa i Karolina Muchova. Patrząc tak generalnie, no to mamy oczywiście zestaw najlepszych tenisistek w tym roku. Nie ma tu żadnej niespodzianki. Największą przegraną myślę, że jest Maria Sakkari, która do końca walczyła o to, żeby w ogóle zakwalifikować się do tego turnieju. Miała Greczynka niezły finisz, bo jak może pamiętacie, wygrała turniej w Guadalajarze. W ogóle trochę się odblokowała, bo po US Open no, to mentalnie wyglądała fatalnie. Nawet gdzieś powiedziała, że może będzie chciała przerwać karierę. Na szczęście tego nie robi. Wróciła do lepszej gry, ale to jej nie wystarczyło, żeby wyprzedzić Karolinę Muchową, 8 w rankingu WTA Race. Zabrakło jej 400 punktów, około 400 punktów do Czeszki. No i Greczynka nie zagra w Cancun, a w zamian za to zagra właśnie Karolina Muchowa. Kilka słów o każdej z zawodniczek. To tak, Aryna Sabalenka no to jest oczywiście nowa liderka światowego rankingu, po US Open została tą pierwszą rakietą świata, to chodzi o ten ranking taki ogólny, czyli nie ten obejmujący tylko wyniki z tego sezonu, no ale w tym sezonie też na ten moment jest najlepsza. To nie jest przypadek, świetne wyniki od samego początku, wygrany turniej Australian Open, pierwszy tytuł wielkoszlemowy w singlu w karierze Aryny, potem również bardzo udane występy wiosną w Indian Wells czy w Miami, potem z kolei tak, świetne dalej wyniki, ale czegoś jej troszeczkę brakowało, bo to przecież przegrane półfinały Roland Garros z Karoliną Muchową, gdy była o włos od wygranej Białorusinka, z Ons Jabeur w półfinale na Wimbledonie, tutaj też Sabalenka była bardzo blisko awansu do finału, no i awansowała do meczu decydującego o tytule w Nowym Jorku, tam prowadziła 1-0 w setach z Coco Gauff, a jednak nie wygrała. Sabalenka na pewno jest mocniejsza psychicznie niż w poprzednich latach, ale z drugiej strony nadal w tych kluczowych momentach czasami czegoś jej jeszcze brakuje. Potem jak została liderką światowego rankingu, oficjalnie już, to wystąpiła w Pekinie, ale tam nie była
najlepsza odpadła w ćwierćfinale z Jeleną Rybakiną, ale w poprzednich meczach też nie imponowała w stolicy Chin. No i to jest jakaś taka zagadka, co Aryna pokaże w Cancun. Druga w rankingu jest Iga Świątek, w tym rankingu i ogólnym, i obejmującym trwający sezon. Iga Świątek, która, no jak wiemy, ma za sobą kapitalne ostatnie miesiące. Może to nie jest aż tak imponująca forma Igi w porównaniu do poprzedniego sezonu, ale nadal trzeba doceniać to, co Iga robi w ostatnich miesiącach. I tak, Iga wygrała Roland Garros, poza tym 5 turniejowych w ogóle zwycięstw, licząc ten paryski, i to jest na pewno świetna forma w ostatnich dniach, bo przecież wygrała wielki turniej Masters w Pekinie, troszkę się odbudowała po słabszym występie w Tokio, czy po US Open, gdzie odpadła w czwartej rundzie z Jeleną Ostapienko. Iga teraz odpoczywa, na pewno się regeneruje przed Meksykiem i tu też jesteśmy bardzo, ale to bardzo ciekawi, w jakiej formie będzie Iga właśnie w Cancun. Kolejna z tenisistek to Coco Gauff, oczywiście najmłodsza w tym gronie, wszystkich 8, które zakwalifikowały się do turnieju mistrzyń. Zwyciężczyni US Open niedawnego, wreszcie ma wielki, upragniony sukces. Wcześniej wygrała m.in. w Cincinnati czy turniej w Waszyngtonie. No naprawdę imponująca forma młodej Coco po Wimbledonie. W tym czasie mniej więcej zmieniła również trenera. I trzeba przyznać, że po tych zmianach na ławce szkoleniowej to Coco rzeczywiście gra kapitalny sposób. Troszeczkę słabej w Pekinie, no ale przegrała z Igą Świątek bardzo gładko i to była piękna okazja do rewanżu dla Igi Świątek, bo przecież wcześniej przed US Open Iga uległa Gauff, ale trzeba pamiętać, że Gauff generalnie rośnie z każdym tygodniem, na pewno jest coraz bardziej dojrzałą zawodniczką i mimo tej porażki w Pekinie uważam, że jest jedną z absolutnie największych faworytek turnieju WTA Finals, który rozpoczyna się pod koniec przyszłego tygodnia. Czwarta w rankingu tegorocznym jest Jelena Rybakina, no i tutaj pełna zagadka, bo tak, Rybakina naprawdę imponowała na początku tego sezonu. Finał Australian Open przegrany z Sabalenką, ale turniej kapitalny w jej wykonaniu. Potem wiosenna wygrana m.in. w Indian Wells, finał w Miami i później troszeczkę wszystko zaczęło się zacinać. W Rzymie jeszcze zwyciężyła, chociaż tam miała dużo szczęścia, bo chociażby Iga Świątek poddała spotkanie, jakie rozgrywały na etapie ćwierćfinału, bo Iga miała wtedy kontuzję. Ale potem tak, w Paryżu problemy zdrowotne Rybakiny i od tego momentu półfinał Wimbledonu, niby dobry wynik, ale przecież to jest mistrzyni ubiegłorocznego turnieju w Londynie. W US Open Rybakina nie imponowała specjalnie. Potem w tych turniejach azjatyckich też było lepiej, gorzej. Niby ograła Arynę Sabalenkę, ale nie była w stanie dojść do finału w Pekinie. I jej forma, dyspozycja Jeleny Rybakiny to myślę jest największa zagadka. Nawet większa niż Aryny Sabalenki. Bo oczywiście na Sabalence ciąży gigantyczna presja związana z tym, że jest nową numer jeden. Ale Rybakina to z kolei wielkie problemy fizyczne. Tutaj wciąż wiele pytań, czy to nie jest tak, że ten jej atomowy serwis, który na pewno jej pomaga, z drugiej strony nie jest również jakimś elementem, który sprawia, że jej organizm nie daje rady na przestrzeni tak długiego sezonu. Piąta w rankingu obecnie jest Jessica Pegula, bardzo pozytywna zawodniczka, która jednak ma pewną blokadę w turniejach wielkoszlemowych, tam nie jest w stanie nadal przejść poziomu ćwierćfinałowego, mówimy oczywiście o singlu, ale Pegula no, ma kilka fantastycznych zwycięstw w tym sezonie. Rozpoczęła świetnie, bo przecież wraz z drużyną Stanów Zjednoczonych wygrała turniej United Cup na początku roku, w którym to pokonała m.in. Igę Świątek. To na pewno było bardzo ważne dla niej zwycięstwo, które sprawiło, że Jessica poczuła się pewniej na korcie. Pamiętacie, jak Iga wtedy płakała? No bo wiedziała, że jak ona przegra, to drużynie naszej będzie już ciężko. Ale i tak nasza reprezentacja zajęła kapitalne trzecie, czwarte miejsce, bo nie było jakby meczu o brąz i Polska po prostu doszła wtedy do półfinału. Pegula potrafi grać naprawdę dobrze w tych turniejach, jednak niższej rangi. No bo tak jak powiedziałem, w Wielkim Szlemie nadal nie jest w stanie pokazać pełni swojego potencjału. Pamiętam również, co było na Wimbledonie, gdzie przecież była w stanie dojść nawet dalej, ale zatrzymała się, nagle obniżyła formę, no i rzeczywiście, a potem chociażby przecież wygrany turniej w Montrealu, no i co? I potem znów nie była w stanie tego przełożyć na US Open, dość szybka porażka w przeciwieństwie do jej koleżanki z reprezentacji Coco Gauff.
Szósta w rankingu On Jaber, więc jak mówimy o Jaber, to przede wszystkim pojawia się temat kontuzji. Tutaj znowu w Chinach w ostatnich dniach problemy zdrowotne, przez to Ons nie grał siebie teraz w turnieju, który aktualnie trwa w Monastyrze. Szkoda, kibice tunezyjscy są rozczarowani, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że Jaber to już nie jest tak bardzo młoda zawodniczka i dobrze, że w ogóle jest w stanie wycisnąć ze swojej kariery Maxa. A Maxa to przecież trzy finały wielkoszlemowe w ostatnich 2 latach, czyli Wimbledon tegoroczny, zeszłoroczny i US Open zeszłoroczne. Na pewno ten sezon nie jest aż tak dobry w wykonaniu On Jaber, to też pokazuje ranking ogólny, gdzie jest w tym momencie na 7 pozycji, ale z drugiej strony Jaber, grająca swój najlepszy tenis, gdy nie będzie czuła się źle fizycznie w Cancun, to jest w stanie ograć każdą z zawodniczek. Dwie ostatnie zawodniczki, które zakwalifikowały się do tegorocznego turnieju mistrzyń, to Czeszki, Markéta Wondruszowa i Karolina Muchova. Wondruszowa to oczywiście mistrzyni tegorocznego Wimbledonu, zawodniczka, która jest bardzo uniwersalna, bo przypomnijmy może, w Meksyku będziemy grali na kortach twardych i tam Wondruszowa na tej nawierzchni wygrała chociażby medal na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, więc to jest sukces, to raz, a z drugiej strony no finał sprzed kilku lat w Paryżu, wygrany właśnie turniej wimbledoński na trawie. To wszystko pokazuje, że Wondruszowa, kolejna z zawodniczek, która ma problemy fizyczne często, ale jak ją omijają problemy zdrowotne, to jest w stanie grać naprawdę tak, że wszystkie tenisistki muszą się jej obawiać. No i ostatnia z zawodniczek, Karolina Muchova, to w jej przypadku chyba największe problemy fizyczne możemy wskazać, bo Muchova naprawdę, gdyby miała lepsze zdrowie, to nie byłoby tak, że w tym roku zadebiutuje w turnieju mistrzyń i w ogóle niedawno przecież awansowała pierwszy raz do pierwszej dziesiątki, tylko byłaby już od lat w ścisłej czołówce kobiecego tenisa. Muchova to jest oczywiście sprawczyni wielkiej niespodzianki w Paryżu w tym sezonie, gdy doszła do finału. Niewiele jej brakowało, a ograłaby Igę Świątek w meczu decydującym o tytule, ale i tak sam finał to był wielki sukces ze strony Karoliny. Mamy 8 zawodniczek, z tego co do 4 są pewne wątpliwości fizyczne. No to właśnie Rybakina, Jaber, Wondruszowa i Muchova. No bo pamiętajmy, że to jest finał sezonu. Jeśli te 4 dziewczyny będą w stanie wykrzesać z siebie jeszcze resztki resztek, jeśli chodzi o siły fizyczne, to myślę, że one będą również bardzo groźnymi rywalkami. Ale generalnie, jeśli chodzi o ten turniej, no to nie będę oczywiście mówił żadnych rzeczy, które są jakoś turbo zaskakujące. Faworytki to Aryna Sabalenka i Iga Świątek. Mam nadzieję na taki finał, bo to byłoby piękne zwieńczenie tego sezonu. Na koniec słów kilka również o występach polskich innych tenisistek, bo Iga teraz pauzuje, to znaczy po prostu odpoczywa sobie, ale grały tak. Magdalinet w Chinach i niestety bardzo, ale to bardzo przykra porażka już w pierwszym meczu z Valerią Savinich, Rosjanką, która jest, uwaga, dopiero 146 w rankingu. No niestety szkoda. Wydawało mi się, że w ostatnich tygodniach, może dniach, Magda jest trochę w lepszej formie, przecież finał innego turnieju w Chinach, a niestety tutaj z tą Rosjanką, no bardzo przeciętny występ naszej tenisistki i szkoda, i bardzo szkoda. Kolejna z zawodniczek, która występuje w tym tygodniu, a reprezentuje nasz kraj, to jest Magdalena Fręch i tutaj znów niestety przykra porażka, bo już w pierwszej rundzie imprezy w Monastyrze, tam gdzie On Jaber wycofała się ostatecznie, Magdalena uległa Hiszpance Nurri Parizas Diaz, 135 w rankingu jest zawodniczka reprezentująca Hiszpanię. Tutaj też możemy mówić o niemiłej niespodziance niestety, bo wydaje się, że Magda w tym roku gra naprawdę solidnie, 69 na świecie i takie przeciwniczki jest w stanie ogrywać, to co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Tutaj się niestety nie udało. W Monastyrze wielkie zwycięstwo w meczu pierwszej rundy odniosła Katarzyna Kawa, która pokonała 38. tenisistkę świata obecnie, Martinę Trevisan, Włoszkę. Wielkie brawa dla naszej zawodniczki, tym bardziej, że to jest jej pierwsze zwycięstwo z przeciwniczką z top 50 rankingu. Katarzyna Kawa była gościem na moim kanale niedawno, link znajdziecie w opisie do tego odcinka. Druga część sezonu w jej wykonaniu jest naprawdę imponująca. W kolejnym meczu w Tunezji zmierzy się z inną Włoszką, tym razem Lucrecią Stefanini, 125 w światowym rankingu. Mamy też bardzo dobrą informację w kontekście Magdy Linet, która mimo porażki dość szybkiej w ostatnich dniach w Chinach awansowała, zapewniła sobie już awans do turnieju WTA Elite,
który zostanie rozegrany od 24 października. To jest impreza taka mini WTA Finals, czyli dla tenisistek, które są wysoko w rankingu, ale nie załapały się do turnieju mistrzyń dla 8 najlepszych zawodniczek. W tym turnieju WTA Elite wystąpi 12 tenisistek i to będą Barbora Krejcikowa, Madison Keys, Jelena Ostapienko, Ludmiła Samsonowa, Weronika Kudermietowa, Daria Kasatkina, Siwen Cheng, Beatriz Haddad-Maia, Karolin Garcia, Donna Vekic, Magda Linet i z dziką kartą Chinka Zhu Lin. 12 tenisistek podzielonych na 4 grupy, po 3 zawodniczki w grupie każda gra z każdą, a potem z 4 grup wychodzą tylko zwycięzczynie, tworzą pary półfinałowe, a na końcu wielki finał. Hubert Hurkacz niestety odpadł już w pierwszej rundzie imprezy ATP 500 w Tokio. No, organizatorzy robili co mogli, przesunęli jego spotkanie na środę z Chińczykiem Zhengiem i Hubert walczył bardzo dzielnie, prowadził 6-3, 3-1, ale niestety przegrał w 3 setach. Widać było wyraźnie, że jest przemęczony, że nie zdołał zregenerować się, poza tym podróż z Szanghaju do Tokio to też jest pewne wyzwanie, zmiana trochę warunków, klimatu. No i to wszystko sprawiło, że niestety Hubert już pożegnał się z tokijską imprezą. Teraz pozostaje mu kilka dni odpoczynku, powrót do Europy, bo najprawdopodobniej wystąpi w imprezie ATP 500 w Bazylei. Szkoda oczywiście jego porażki, ale nadal Polak jest w grze o awans do turnieju ATP Finals kończącego sezon. Piszcie proszę w komentarzach, jak patrzycie na zestaw tenisistek, które wystąpią w WTA Finals, jakie szanse widzicie dla Igi Świątek, kto może wygrać, jeśli nie Iga, waszym zdaniem. Zapraszam również do zadawania kolejnego zestawu pytań do odcinka Q&A, bo w najbliższych dniach będę ponownie nagrywał taki odcinek. Zapraszam do subskrypcji kanału i pozdrawiam.